katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki prezentuje Katechizm Maryjny. Część druga. Okres od zwiastowania do wniebowzięcia. Co robiła Matka Boska po wniebowstąpieniu Chrystusa? Niebawem po wniebowstąpieniu Chrystusa Matka Boska udała się z apostołami do Wieczernika, by oczekiwać we wspólnej modlitwie przyrzeczonego z zesłania Ducha Świętego w widzialnej postaci, które miało miejsce w 10 dni później, w Dniu Zielonych Świątek.